Świętej Pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, gdy nadawał stopnie profesora Belwederskiego, to w czasie jednego takiego nadania zwrócił się do profesorów i powiedział: bardzo was przepraszam, że zwykły doktor habilitowany wręcza wam tytuł profesora. I ja dzisiaj chciałem powiedzieć, że bardzo was przepraszam, że pierwsza osoba, która zabiera głos na tak znanym festiwalu, to osoba, która niezbyt dobrze słyszy. Bardzo was za to przepraszam. Ksiądz proboszcz nie może dzisiaj tu przybywać w jego imieniu. Bardzo was serdecznie wszystkich witam. Witam pan Piotr. Myślę, że bardziej przywita szczegółowo wszystkich. Ja witam organizatorów przede wszystkim. Serdecznie witam pana burmistrza z małżonką. Myślę, że w świątyni możemy wyjątkowo przywitać oklaskami. Także kolejnego organizatora, czyli Połoski Ośrodek Kultury z panem dyrektorem Rafałem Zającem na czele, serdecznie witam. Dyrektora artystycznego pana Piotra Rojka, który... którego nie trzeba przedstawiać. Ostatnio, będąc w Warszawie, odwiedziłem kolegę, który pracuje w Narodowym Centrum Kultury. Poszedłem prywatnie, ale on przyjmował ludzi, więc ustawiłem się w kolejce. I jak wychodziłem, to spotkał mnie jakiś dziennikarz. Miał mi przeprowadzić wywiad, ja się przedstawiłem, powiedziałem, że ksiądz Wojciech. I on mnie spytał, skąd jestem. Więc z tego dumny, jak możemy być z tego dumni, że mamy w głowie coś takiego, gdzie... Myślę, że każdy, kto jest związany z światem kultury w Polsce, o nim słyszał, a także dzięki organizatorom i dzięki tym, którzy tu występują, także jest on znany na arenie międzynarodowej. Papież Benedykt XVI mówił, że muzyka to taki dar od Pana Boga, który pogłębia naszą modlitwę i więź z Panem Bogiem. Mało tego, papież Benedykt XVI zawsze, gdy odmawiał brewiarz i modlił się, puszczał sobie utwory Mozarta. Mówił, że one przybliżają go do Pana Boga, że lepiej dzięki temu kontempluje Słowo Boże, kontempluje psalmy. Niech ta muzyka, niech te dźwięki, które dzisiaj usłyszymy, zbliżą nas do tego, który jest najważniejszy. Zbliżą nas do tego, który nam dał muzykę, który nam dał talent. Zbliżą nas do Jezusa Chrystusa, do Pana Boga. Tego wszystkim życzę. Niech ta muzyka będzie naszą, nas wszystkich modlitwą. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Wojciechowi za tak piękne, ciepłe i mądre słowa, które stworzyły w mojej ocenie tutaj niezwykły klimat. Proszę Państwa, też się przyłączam do powitań. Jestem ogromnie szczęśliwy, że po raz 16 w tych okolicznościach możemy spotkać się w tym pięknym miejscu przy pięknych organach Kaspariniego. Zanim uczniemy rąbka tajemnicy, co nas w tym roku czeka, to bardzo bym chciał poprosić pana burmistrza Dariusza Chmurę o oficjalne otwarcie festiwalu. Specjalny klimat ksiądz Wojciech przyprowadził. Ja dzisiaj byłem w Środzie Śląskiej, ponieważ oni mają tam swoje lokalne święto miasta, święto wina. I usprawiedliwiając się, że nie mogę dłużej być, ponieważ jadę na nasz międzynarodowy festiwal muzyki organowej, ktoś z sali mówił: tak, tak, wiemy, Cantus Organum. No tak na marginesie, że Warszawa w Środzie Śląskiej też wiedzą. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że jako współorganizator mogę współuczestniczyć w tym pięknym dziele. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cantus Organi uważam za otwarty. Dziękuję. Drodzy Państwo, zatem przez 5 kolejnych, począwszy od dzisiejszej niedzieli, będziemy się spotykać na przepięknej uczcie muzycznej. Jest to dla mnie wielka radość. Rzecz wspaniała, bo czeka nas dawka bombowej, fantastycznej muzyki. Już dzisiaj usłyszymy organy w wybitnym wykonaniu artysty, którego zaraz będę miał przyjemność zapowiedzieć. Oprócz organów, i tutaj jest nowość na festiwalu, usłyszymy zespół saksofonowy, który wystąpi tutaj przed Państwem. 4 wspaniałych saksofonistów pod nazwą Successful będzie raczyło nas cudnymi, wspaniałymi dźwiękami. Successful, czyli full wspaniałej muzyki, nas czeka w dniu dzisiejszym, proszę Państwa.
To jest coś niesamowitego.